Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się na Politechnice Warszawskiej, która jest członkiem konsorcjum ze spółką Termet i Fiecel Poland, gdzie realizowany jest projekt zastosowania ogniw paliwowych do mikrokogeneracji, to znaczy połączenia ogniwa paliwowego z kotłem. Dzisiaj spróbujmy się zastanowić, jak działa ogniwo paliwowe. W tym celu przygotowałem krótkie doświadczenie pokazujące, na czym polega w ogóle elektroliza. Do tego będziemy potrzebowali wody, baterii 9-woltowej, pojemnika przezroczystego, żeby pokazać produkcję wodoru, dwóch pinesek jako elektrody i elektrolitów w postaci proszku do pieczenia. Takie doświadczenie każdy z nas może sobie przygotować w domu. Nie jest to ani niebezpieczne, ani specjalnie trudne. Wszystkie te elementy powinny być dostępne u nas w kuchni praktycznie. Najpierw montujemy elektrody do naszego elektrolizera. Jest to nie takie łatwe, bo musimy to zrobić tak, żeby nie pękł nasz kubek, a jeszcze jedno, musimy trafić później baterią na nasze elektrody, więc odległość między tymi pineskami powinna być odpowiednia. To wbijemy najpierw pierwszą, nie niszcząc naszego elektrolizera za mocno. O, pięknie. Mamy jedną tutaj. Teraz sztuka polega na tym, żeby się wpasować z drugą, no mniej więcej w środku. Oczywiście nadmienię, że pineski powinny być takie, które przewodzą prąd elektryczny. No więc mamy dwie elektrody. Anoda i katoda. Która jest, która na tę chwilę nie wiemy, będzie to ustalone po przyłożeniu odpowiednio naszego źródła prądu. Następnie nalewamy wodę. Czysta woda nie jest przewodnikiem prądu elektrycznego, więc nie powinna zachodzić żadna elektroliza. Możemy to sprawdzić, czy woda jest czysta. No, pojawiają się bąbelki na elektrodzie, czyli ta woda nie jest tutaj idealnie czysta, ale jeszcze jest ich za mało, żeby mieć jakieś elektrolizie. No więc w tym celu musimy dodać elektrolitu do naszej wody. I zobaczmy, co się wydarzy. No, pojawiły się bąbelki. Jest ich coraz więcej. Spróbujmy wymieszać teraz nasz elektrolit. No jest tak, w ten sposób na jednej elektrodzie, na której jest więcej bąbelków, tworzy się wodór, a na drugiej elektrodzie, na której jest mniej, tworzy się tlen. Jest to jedna z najprostszych metod produkcji wodoru, jaka jest stosowana zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w elektrolizerach w różnej skali. Ogniwo paliwowe działa na podobnej zasadzie, to znaczy się też mamy elektrody, tylko one są troszeczkę większe. Takie, zamiast pinesek mamy takie elektrody. A sam elektrolit jest w postaci takiej. W tej matrycy, czy w tej osnowie mamy zabudowany, czy wtopiony właśnie nasz elektrolit. Oczywiście 9 V to jest bardzo dużo. My chcielibyśmy, żeby ten wodór produkować przy jak najmniejszej ilości energii. Natomiast w ogniwach paliwowych zależy nam odwrotnie, czyli żeby produkować z tego wodoru jak największą ilość energii. No w tym celu nie wystarczy stosowanie pinesek, musimy coś poprawić. Żeby to poprawić, stosowane są dodatkowe warstwy katalityczne. Tu mamy taki przykład warstwy katodowej, która jest taka kompozytowa, składa się z takiej pianki niklowej i katalizatora. Tak samo, jeżeli chodzi o warstwę anodową, mamy tutaj warstwę kompozytową. I tego typu właśnie ogniwa paliwowe, w takiej konstrukcji, jak tutaj pokazują, będą montowane w kotłach, które w tej chwili służą tylko do ogrzewania naszych mieszkań, ale w przyszłości będą służyły także do produkcji energii elektrycznej właśnie z wodoru, a może nawet możemy sobie wyobrazić do produkcji wodoru na nasze potrzeby. Pokazaliśmy, jak działa elektroliza na baterii. Teraz spróbujmy zobaczyć, jak będzie działał nasz elektrolit stosowany w ogniwach paliwowych w naszym projekcie jako elektroliza. To już nie jest proszek do pieczenia. Elektrody mamy takie, jak stosowane w ogniwach paliwowych i do tego użyjemy zasilacza prądu stałego.
Widzimy, że reakcja zachodzi znacznie bardziej burzliwie, a jeszcze na wyświetlaczu widać, przy jakim napięciu i przy jakim prądzie zaczyna pracować nasza elektroliza. Tam, gdzie pojawia się więcej bąbelków, to jest produkcja wodoru, a tam, gdzie mniej, jest to produkcja tlenu, zgodnie z budową cząsteczki wody, która składa się z dwóch atomów wodoru i z jednego atomu tlenu. No więc pokazałem dzisiaj, jak możemy sobie sami zbudować elektrolizer z rzeczy, które mamy u siebie w kuchni, oraz jak wygląda elektrolizer zrobiony z elektrolitu stosowanego w węglanowych ogniwach paliwowych, które to są głównym elementem naszych kotłów, które chcemy rozbudować do produkcji energii elektrycznej. W projekcie Memorable, w tym to projekcie poza Politechniką Warszawską, jest także spółka Termet i spółka Fiecel Poland.